Panu Bogu dziękuję, że wczoraj wydarzenia się wydarzyły, które tak jak mogę i chcę z czcigodnymi wiernymi się podzielę. Pierwsze, że na skutek słowa, które mówiłem w południe tutaj przy modlitwie Anioł Pański, wieczorem szanowny Pan dzielił się ze mną słowami, gdzieś tam mając orientację, co w związku z tymi słowami zrobiły różne takie osoby, które się na różnych tam forach produkują, tak to nazwę. No i było wczoraj do mnie słowo ze strony czcigodnego Pana Missanta, księże, może w takiej sytuacji dać okazję, zobaczymy, co będą wymyślać, jak przez 1, 2, 3 dni nie będzie transmisji. No i przystałem na to. A dzisiaj rano tu przed mszą świętą Pan przychodzi taki, no, jak Mojżesz z góry schodził, to było, że się musiał osłaniać, bo cały promieniał, więc Pan tu wychodzi z kaplicy, nie powiem, że jak Mojżesz, ale tak widać, dotknięty tak palcem Bożym, księże, że tyle było zmagania, żeby wierni ludzie mieli transmisję. Zmagania w jakim znaczeniu? No, że mówię tutaj do czcigodnych wiernych w liczbie, w której jesteście, garstce, na jednej ręce zmieszczę. Jak dobrze ktoś liczy, to wie, czy zmieści. A to, że idzie w sieć, idzie dlatego, że tak długo, jak msza święta jest wyrzucona, w posoborowiu jest od początku. Rozważania, czy była zakazana, czy nie zakazana, zniknęła po prostu. To ten, kto ma dar, musi się nim dzielić. Katolik nie może pójść do swojej parafii, tam nie ma mszy świętej w rycie rzymskim. Jeżeli gdziekolwiek ma, musi się zastanawiać, czy jest na indulcie, czyli że jak zaczyna mieć wiedzę, czy że ksiądz, który odprawia mszę, tak jak Kościół ma, za chwilę nie powie, tak jak w Olsztynie, w kaplicy, w kościele Matki Bożej Różańcowej ksiądz, że właściwie, no odprawiam mszę świętą w rycie rzymskim, ale to ona się niczym nie różni od nowej mszy. No to chory na głowę po prostu. A do kaplicy trafił, więc chory nie, tylko w niektórych rzeczach po prostu jest całkowicie skorumpowany rozum. A czym? Grzechem, błędem, herezją. Tak długo, jak nie ma katolik dostępu do mszy świętej u siebie w parafii, msza święta jest na wygnaniu. Ten, kto ma skarb, ma obowiązek się dzielić. Czy inny pójdzie do kaplicy kapłańskiego bractwa? No się będzie zastanawiał, no zaraz, jak to jest? Kapłańskie bractwo, księża mogą spowiadać, ale już mszy nie mogą odprawić w jakichś tam tych oficjalnych strukturach. Jakieś to wszystko jest no zagmatwane. Za Benedykta msza święta w rycie rzymskim cieszyła się jakimś nadzwyczajna forma tego samego rytu rzymskiego. Pani jest nadzwyczajna. O, prawda? Nadzwyczajna forma. To jest ubliżenie mszy świętej w rycie rzymskim, ale jakie piękne słowo. No i summa summarum przystałem jak najbardziej, że tak, i ten ważny powód, żeby nie robić rzeczy ze względu na zły. No więc dzisiaj ksiądz mówi i transmisja jest, no bo cóż jest zmieniać? Co ksiądz z dobrych ma? Bo ze złych jest konkret. Słuchają księdza, notują sobie każde słowo, potem obracają, puszczają w obieg, dywagują. Jak ksiądz wyszedł wczoraj z tutaj, no, po Anioł Pański, to gdzie się udał? No, szczęśliwie, nie wiem, czy też dywagowanie może poszedł i był się, i wziął sznur i poszedł się puścić. Idzi czyń podobnie. No, nie wiem, czy na ten sposób, ale może życzą tak, czy nie daj Boże by tak życzyli, bo to już był bardzo poważny. Chociaż kto wie,
jak to tam, przecież taki huczko, czy ci, którzy go tam nasyłają, to co innego mogą mieć w sercu. A huczko to jest czubek góry lodowej. To pytanie, kto jest mocodawcą takich ludzi, kto takich używa, posługuje się, podjudza i tak dalej. Także jest dla nas pytanie, co z wrogów jest, to widać, a co z przyjaciół, co z tych, którzy sprawie sprzyjają. Przynajmniej jaka modlitwa płynie. A modlitwa zawsze ma wartość, o ile jest czyste serce. O ile jest czyste serce. Czy nasza modlitwa jest modlitwą ludzi czystego serca, prawego rozumu, prawego słowa, zdrowego rozumu, zdrowego słowa. Daj Boże tak, albo żeśmy na tej drodze do zdrowia serca tego czcigodnym, wiernym życzę. Bądźcie zdrowi, to znaczy bądźcie dobrego rozumu, dobrego serca, czystego serca. Niech Pan Bóg błogosławi czcigodnym, wiernym. Thank you.